Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Jak zgłaszać nieprawidłowości? Wybory do Sejmu i Senatu. Referendum ogólnokrajowe 15 października. Każdy może zgłaszać nieprawidłowości dotyczące wyborów. Robi to osobiście lub przez mężów zaufania albo przez obserwatorów społecznych. Wyniki głosowania zostaną wywieszone w widocznym miejscu, na przykład na drzwiach lokalu wyborczego. Nie wcześniej jednak niż po zakończeniu głosowania. Każdy, kto zauważy nieprawidłowości podczas wyborów i referendum, powinien je natychmiast zgłosić. Gdy ktoś zakłóca ciszę wyborczą i referendalną, na przykład rozdaje ulotki, nakleja lub zrywa plakaty wyborcze, albo prowadzi agitację wyborczą lub kampanię referendalną, zgłoś to policji. Jeżeli uważasz, że obwodowa komisja wyborcza pracuje źle, poinformuj o tym okręgową komisję wyborczą albo delegaturę Krajowego Biura Wyborczego. W ciągu 7 dni od ogłoszenia przez PKW w Dzienniku Ustaw wyników wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyniku referendum ogólnokrajowego, wyborca może złożyć protest do Sądu Najwyższego.